4 i 6 lutego w Zespole Szkół w Czarnym odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców z gimnazjum. Czarnieńska szkoła była gospodarzem rozgrywek. W poniedziałkowych zmaganiach dziewcząt udział wzięło 6 drużyn z powiatu czuchowskiego. Zespół z Debrzna, zespół z Czuchowa, Rzeczenicy, Rychnowów, Przechlewa oraz z Czarnego. Klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z gimnazjum w Debrznie. Drugie miejsce zespół szkół w Czarnym. Trzecie miejsce gimnazjum Czuchów. I jestem bardzo zadowolona z grupy, ponieważ zajmujemy po raz kolejny mistrzostwo i wicemistrzostwo w piłce ręcznej. Dzisiaj odbył się turniej chłopców, czyli mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej gimnazjum chłopców. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Debrzna, drugie zespół szkół w Czarnym, trzecie miejsce zajęła szkoła z Przechlewa. Najlepsza drużyna turnieju, dziewczęta i chłopcy z Debrzna, będą reprezentować nasz powiat w półfinałach wojewódzkich. Także gratuluję wszystkim drużynom, że tak wspaniale podjęli walkę i naprawdę turniej był na wysokim poziomie, jak i dziewcząt, także i chłopców. Pani Wioletta Szczepanik była opiekunem obu czarnieńskich drużyn. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wywalczyli sobie wicemistrzostwo powiatu. Zapytaliśmy ich trenerkę o to, jak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się piłka ręczna. Chętnych do udziału i trenowania, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, jest naprawdę sporo osób. Cieszę się, bo piłka ręczna właściwie nie jest u nas tak bardzo rozpowszechniona, ale coraz częściej dzieci lgną do tej dyscypliny. I można powiedzieć, że po piłce nożnej jest to druga dyscyplina rozpowszechniona wśród młodzieży w naszej szkole. Jak i również w szkole, w gimnazjum i w szkole podstawowej. Wszystkim nagrodzonym drużynom serdecznie gratulujemy, a dziewczętom i chłopcom z Debrzna życzymy powodzenia na mistrzostwach wojewódzkich.